Cześć! Dzisiaj tak, może trochę nietypowo, ale, kilka zdań dla właściciela tego oto egzemplarza. Egzemplarz, który trafił do mnie w teorii tylko na przystrojenie. O nim już były dwa odcinki. Tak jak wam opowiadałem, właściciel, człowiek, który wykonał kawał dobrej pracy przy tym egzemplarzu. W postaci mycia czyszczenia gniazd dla bezpieczników zostały chyba wymienione albo przynajmniej ładnie wyregulowane. Wymienił elektrolity, zrobił to naprawdę bardzo porządnie. I ten oto egzemplarz trafił do mnie tylko na przystrojenie Tolu FM. Niestety tylko albo i aż. Bo tak jak wielokrotnie Wam mówiłem, mam nadzieję, że właściciel się nie obrazi, bo jemu też kilka zdań napisałem. Oczywiście mm, staram się nie krytykować, natomiast tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, ja w moich filmach staram się uzmysłowić, że nawet wydawałoby się w takim egzemplarzu jak ten, gdzie naprawdę nie było się czego czepiać. Pracy jednak było bardzo dużo i jeszcze trochę pracy czekał właściciela. Więc oczywiście to jest ten egzemplarz, gdzie te przyciski nie do końca dobrze działały. Oczywiście, tak jak Wam pokazywałem w ostatnim filmie, one zostały wymontowane, wyczyszczone, poprawnie złożone, nasmarowane, jeszcze oczywiście w międzyczasie i działają perfekcyjnie. Próbowałem też w gratisie dobrać się do tych isostatów, natomiast niestety te nasadki wraz z tymi powiedzmy elementami mocującymi zostały wklejone, i żeby chcieć się do tego dostać, no musiałbym niestety je zniszczyć. Pytanie, kto to za to zapłaci. W związku z czym, niestety, zostawiłem nieruszone. Czyli w takim stanie, w jakim przyszły, jeśli właściciel będzie miał ochotę się z tym szarpać, to może sobie spróbować to rozłożyć, może jemu się uda nie połamać, natomiast bardzo często w naprawach właśnie tego typu, gdzie ktoś się umawia z klientem na jakąś tam określoną pracę, jeśli dochodzi do uszkodzeń, bardzo często nie z winy nawet serwisanta, no to rodzi się pytanie, kto za to zapłaci. Więc, drogi właścicielu, kawał dobrej pracy zrobiłeś, być może jeszcze ewentualnie to można poprawić. Ja zająłem się jeszcze stroikami. Z tymi stroikami to jest tak, że te stroiki dosyć ciekawo mogą opowiedzieć historię tego Radmora. Oczywiście pewne rzeczy będą domysłem, o tym sobie i Wam opowiem w drugiej części filmu. Właśnie patrzę, że jeszcze muszę te moje ślady flamastra zetrzeć po strojeniu stereodekodera. Ja sobie zaznaczam, który gdzie kanał ma wyjście, ale też, między innymi, chciałem bardzo podziękować właścicielowi i pokazać Wam, jak można, przykładając się do Pakowania. Zrobić wszystko, żeby egzemplarz doszedł z minimalną ilością uszkodzeń, jeśli można tak powiedzieć. Więc tak naprawdę w tym odcinku chciałem wam dwie rzeczy pokazać. Pierwsza rzecz to sposób, jaki wymyślił właściciel opakowania tego, tego egzemplarza, a druga rzecz to jest historia, którą można by wyczytać patrząc na strojki programatora, ale tutaj powiedziałem, pokażę Wam to w drugiej części, więc. Właściciel zrobił bardzo fajną rzecz, a mianowicie dno wykonał z jakiejś sklejki. Perfekcyjnie jest to wszystko powycinane. Kurczę, powiem Wam szczerze, nie byłbym w stanie sam tego tak dobrze wymyślić. Więc zasadniczo odbiornik wsunął się w, w taką obudowę drewnianą. Tu z tyłu opiera się, już nie chcę mi się podłączać, czy znaczy podnosić kamery o element dystansowy, który idealnie jest docięty, i zarówno dół, jak i góra się o niego opiera czyli RadMor dochodzi do końca. Tutaj będę musiał zainstalować kolejną poprzeczkę, która, zobaczcie, wchodzi idealnie. Trzeba będzie troszkę to docisnąć i wkrętami skręcić. Tutaj mamy dwie boczne poprzeczki. Tutaj oczywiście jeszcze idzie płyta górna. Ja może sobie od razu ją założę, żeby, żeby nie zapomnieć tego zrobić, bo tak jak wiecie moja pamięć jest bardzo krótka, więc to będę musiał wysunąć, założyć i, i wsunąć. Yy, na to wszystko przychodzi jeszcze taki element, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj ja zrobię tylko minimalną modyfikację w stosunku do tego, co właściciel zrobił, bo nakleję tutaj po prostu na tej powierzchni taśmę klejącą, żeby jednak się nie szorowało po tym aluminium, po płycie czołowej. Hmm, oczywiście, to jest jakiś pewnie w miarę miękki rodzaj drewna czy drzewa, i nic się nie powinno stać. I słuchajcie, i na to wszystko jeszcze, oczywiście, przychodzi pokrywa górna. O, w takiej oto postaci. I w momencie, kiedy to wszystko jest skręcone ze sobą, no to mamy praktycznie pancerne opakowanie tego egzemplarza no i oczywiście całość jest jeszcze włożona do kartonu i z boków są elementy kartonowe stoi to wszystko na steropianie, więc twu twu jest szansa, że to w całości powinno wrócić do mnie dotarło w całości natomiast tak jak ja zawsze każdemu mówię niestety firmy kurierskie a raczej ludzie, którzy w nich pracują czasami są z tak zwanej łapanki Czasami nie mają innej alternatywy bądź też y, tak zwanej drogi życiowej albo muszą to robić co robią. Oczywiście dosyć często się nie przykładają, chociaż znam osobiście kilku kurierów z różnych firm, gdzie są ludźmi, ludzie, którzy naprawdę y, konie można by z nimi kraść i, i są bardzo fajni. Starają się jak mogą pomagać, starają się jak mogą rzeczywiście nie rzucać tymi paczkami, no ale gdzieś tam po drodze w łańcuszku niestety różnie bywa i, i czasami trafia się na ludzi. Tak zwanych bez wyobraźni. Tak więc, e, jeśli chodzi o taką ciekawostkę w tym filmie, no to pierwsza ciekawostka, tak jak tu widzicie, to jest sposób e, zapakowania tego egzemplarza. Ja jeszcze do właściciela się nie odzywałem. Właściciel e, długo czekał na ten egzemplarz, ale m, tak jak e, korespondowałem z nim, e, samo przystrojenie to jest kwestia u mnie kilku dni, plus kilka dni testów. Natomiast e, ten programator, Aby Wam nie skłamać, rozbierałem go ze 20 bądź więcej razy, żeby zrobić z niego egzemplarz, który będzie działał bardzo przyzwoicie i w tej chwili już ten programator działa bardzo przyzwoicie. Za chwilę, w drugiej części filmu, właśnie pokażę Wam historię, którą można by wyczytać z tego, co było w tym programatorze. Także myślę, że. Jeśli chodzi o sposób pakowania, to będzie wszystko. Bardzo fajny, naprawdę sposób, bardzo mi się spodobał. Także za chwilę zmiana planu, i będziemy sobie opowiadać o tym, cóż to takiego można by wyczytać z programatora, albo raczej ze strojków, które były tu zainstalowane. I tak wygląda. Kokon złożony. Jeszcze gdzieś jedna śrubka się zapodziała. Mam nadzieję, że ją znajdę. Jak jej nie znajdę, to po prostu wezmę tą przełożę tu. Mam nadzieję, że właściciel się nie obrazi. Także bardzo, bardzo sprytne. Bardzo precyzyjnie wykonana ta skrzyneczka drewniana. I ja bym tak nie potrafił. Może dlatego, że nie mam narzędzi. Ale pewnie i cierpliwości by mi nie starczyło, bo nie zawsze takową posiadam. W każdym razie bardzo ciekawy patent i myślę, że jest bardzo duża szansa, że sprzęt powinien dotrzeć w całości, pod warunkiem, że nie stanie na tym wszystkim słoń. Tak więc przechodzimy do właśnie tego, co jest tematem dzisiejszego filmu, czyli do historii, która być może przy pomocy stroików zostanie opowiedziana, albo przynajmniej zastanowimy się, ja się zastanowię, co można wywnioskować, patrząc na strojki, które były w tym egzemplarzu. No dobra. Cóż to takiego możemy się dowiedzieć patrząc na programator, który był tutaj zainstalowany, albo raczej stroiki, które zostały zainstalowane. Ja pozwólcie, że szybko rozłożę te stroiki według pewnego klucza, już myślę, że część z Was może ten klucz zaobserwować. 00. Tak mi się bynajmniej wydaje. O co w tym wszystkim chodzi? Pozwolicie, że jednak zjadę w dół. Zobaczcie, żeby nie pokazywać palcem. Widać, że ten Radmor był wielokrotnie naprawiany, bądź też naprawiany był tylko raz, dwa razy. Za to w programatorze znalazły się część części, z różnych okresów produkcji, jeśli spojrzymy na wszystkie te strojki, to one są wszystkie w charakterystyce B. Więc o tyle fajnie, że ktoś zachował zgodność charakterystyk, ale jeśli spojrzymy na, i oczywiście wszystkie są 100 kilo, jeśli spojrzymy. Mam takie wrażenie, że ostatnie dwie cyfry to jest tak, jakby rok produkcji. 03, być może miesiąc. Nie wiem, powiem Wam szczerze, nigdy nie, nie wnikałem w to. A może szkoda. Jeśli macie taką wiedzę, to możecie do mnie napisać. Nie zaszkodzi się podszkolić. No ale załóżmy, że albo to oznacza rok produkcji, albo powiedzmy, że jest to mm, numer serii. Widać zatem, że mamy tu 81, 81 prawdopodobnie 8,1, prawdopodobnie 8,1, tu mamy 8,2, tu mamy chyba 0,0 i tu mamy 77. Tak więc wygląda na to, że na pewno więcej niż raz, a być może nawet 3 albo 4 razy ktoś na przestrzeni życia tego egzemplarza, zaglądał do niego i wymieniał te stroiki. To potwierdza między innymi to co zawsze mówiłem, że niestety stroiki i programator są piętą Achillesa. Tak jak Wam wspominałem, u mnie testy trochę wy wyglądają inaczej niż u wszystkich. Używam takiego oto wkrętaka elektrycznego. Każdy stroik po zregenerowaniu musi takich cyklu kręcenia przejść ileś tam lewo-prawo od początku do końca, łącznie aż z przeskakiwaniem drucika na zębatce, to za chwilę wam powiem, i dopiero później stroik jest weryfikowany, jeśli chodzi o zakres działania w pełnym jego zakresie. Nie ukrywam, że nie selekcjonuję w jakiś sposób stroików, żeby miały idealnie, dokładnie tą samą rezystancję, bo no już w tym momencie musiałbym Dużo więcej czasu poświęcić w fabryce, też tego nie robiono. W związku z czym, trzymając się standardów fabrycznych, nie robię tego i ja. Tak więc, to co ja robię, to staram się dobrać strojki z tego samego okresu produkcji o tej samej konstrukcji, tak jak tutaj widzicie. Ale niestety zdarzają się też i strojki, które, mimo tego, że są fabrycznie nowe, to po takich moich testach one te testy niestety oblewają. I teraz co ciekawego zauważyłem, to zauważyłem to, że na przykład te dwa stroiki macie, pokazuję Wam, to są stroiki, które były zainstalowane w tym programatorze, w tym Radmorze. No i niestety, mimo tego, że były fabrycznie nowe, nie przeszły moich testów. A robię naprawdę różne kombinacje. Standardowo z tymi stroikami były te... Powiedzmy, że nazwijmy je suwakami, tak? Czyli mamy tutaj, wybaczcie, jeszcze mi zostało po skręcaniu obudowy jakieś tam pyłki na rękach i zresztą ręce też nie zaczyste, wybaczcie. To jest jeden rodzaj ślizgacza, nazwijmy to w ten sposób, który był oryginalnie w tych wszystkich strojkach, a to jest rodzaj ślizgacza, który jest, albo raczej był zainstalowany w tych strojkach, które ja kupiłem. One były dokładnie w ten sposób zmontowane. Nawet mogę wam pokazać, jak to było. Oczywiście to idzie w tą stronę, to idzie w tą. Oczywiście te potencjometry są 100 kilo, ale A. Dlatego, że 100 kilo B niestety bardzo ciężko jest kupić. Bynajmniej mi się nie udało, natomiast wychodzę z założenia, że nie ma znaczenia większego, czy ten stroik będzie logarytmiczny, czy liniowy. Ważne, żeby działał bardzo precyzyjnie. I tutaj te stroiki niestety nie przeszły moich testów, a dlaczego w ogóle wspominam o tym wszystkim? Otóż... Czasami bywa tak, że oryginalna ośka, która była tutaj z zębatką białą, ona ma oczywiście w inną stronę gwin zrobiony niż te strojki, które są fabryczne. Do, do tej osi dedykowany jest ten ślizgacz, do tamtej osi jest dedykowany ten ślizgacz. Natomiast bardzo często jest tak, że niestety ten ślizgacz ze starą osią w nowym typie potencjometru, nazwijmy to w ten sposób, nie do końca działa poprawnie. Za to dobrze działa ten typ ślizgacza z tamtą osią, ale też nie zawsze. Więc w tym wypadku, tego programatora, żeby zrobić go maksymalnie dobrze, jak to jest tylko możliwe, musiałem robić różne kombinacje, i w części strojków nowych są te ślizgacze, a w części są te. No i tak jak zacząłem chyba opowiadać w, poprzednim, w poprzedniej części tego filmu, a w zasadzie w początkowej, żeby wam nie skłamać, programator musiałem rozbierać około 20 razy jak nie więcej. Robiąc właśnie kombinacje, po pierwsze ze strojkami, czyli oczywiście poszły wszystkie nowe, umyte wcześniej w łodzi ultradźwiękowej. Po drugie kombinacje ze z różnymi ślizgaczami, no i jeszcze oczywiście y, testy stabilności, czy, testy poprawności działania. Tu, tak, o, tak jako ciekawostkę, Wam powiem, że te słabo będzie widać, niestety, ale może coś zobaczycie tutaj, na tych, w tych strojkach, w odróżnieniu od tych starych, tu były. Teraz muszę rękę podłożyć, żeby fokus złapał. Słabo to będzie widać, może mi się uda. Tutaj były tylko te nazwijmy to ścieżki zanitowane. Na tu, natomiast tu, w tych strojkach, producent poszedł krok dalej i według mnie zastosowali po kropelce jeszcze dodatkowo jakiegoś kleju. Chciałem powiedzieć termoprzewodzącego, ale przewodzącego prąd, prąd elektryczny. By, ma, Podejrzewam, że w zamyśle było poprawa styku elektrycznego między kołkiem a powiedzmy, że ścieżką oporową, początkiem jej i końcem, no po to, żeby, żeby to wszystko dłużej działało i stabilniej działało. No i te strojki zdecydowanie są lepsze niż te stare. Natomiast to wciąż jest, nie jest to, co, co powinno być, bo tak jak Wam powiedziałem, nawet programatory, które u mnie tak restrykcyjne przechodzą testy, ja nie jestem nigdy z nich w 100% zadowolony, bo tak jak Wam już wielokrotnie mówiłem, mam porównanie do sprzętu Sansui, Kenwood, IWA, Więc tam zdecydowanie, jeśli pojawiają się strojki, czyli stroimy napięciem warikapowym, to działa to zdecydowanie dużo lepiej niż w naszych Radmorach. Tak więc podsumowując właściciel dostanie maksymalnie dobrze zrobiony programator na ile się da, używając tych stroików. Mam jeszcze na oku jeden typ stroików, natomiast ja w tej chwili powiem Wam mam chyba ze cztery typy stroików, już ich mam dobrych kilkaset sztuk. I gdzieś, gdzie się pojawią na rynku stroiki, ja je po prostu kupuję w jakiejś tam ilości, powiedzmy rzędu 100, 100 sztuk i sprawdzam, testuję, które się lepiej będą sprawdzały. Ale jak do tej pory, tak jak wspomniałem, nie znalazłem takich, które by działały idealnie. Strojki Egena to były strojki, które działały prawie idealnie. Natomiast też pozostaje pytanie, skoro na przykładzie tego egzemplarza widzimy, że mamy tutaj przynajmniej kilka rodzajów stroików, no to wniosek nasuwa się sam. Te stroiki nie są wieczne i to, że nawet dzisiaj programator może działać w sposób perfekcyjny, to nie znaczy, że za tydzień, za miesiąc, za rok, za pięć, za dziesięć lat również będzie działał perfekcyjnie. Co można właśnie wyczytać z historii tych stroików, które były w tym egzemplarzu. Y to, co wcześniej jeszcze wspomniałem o tym sposobie, w jaki ja testuję te strojki, czyli przy pomocy, że tak powiem, tego typu brutalnego rozwiązania, ja w ten sposób oczywiście symuluję jakiś okres działania tych strojków i w sposób w jaki one będą się za jakiś czas zachowywać, czyli przyspieszam im trochę zużycie, ale dzięki temu mam pewność. Że wbrew pozorom one będą, mam taką nadzieję, bynajmniej, działać w perspektywie czasu lepiej niż takie, które zostaną tylko złożone, raz przetestowane i to wszystko. Tak jak Wam mówiłem, te testy u mnie naprawdę są, są bardzo, bardzo długie. Oczywiście na końcu jeszcze pozostaje test ostateczny, czyli włączenie Radmora na okres przynajmniej 24 godzin, z zaprogramowanymi stacjami w różnych położeniach stroików i sprawdzam o ile bez wciśniętego ARC odpłynie nam stacja na danym stroiku i oczywiście jeszcze dodatkowo potem zmieniam te wszystkie odwrotnie, czyli załóżmy, że od lewej do prawej to będą rosnące częstotliwości, to potem robię od prawej do lewej, tak żeby te stroiki były jak najbardziej przetestowane plus jeszcze bardzo bardzo powolne kręcenie stroikami od lewej do prawej i to kilkukrotne więc samo takie przetestowanie takiego programatora no niestety u mnie trwa wiele wiele godzin a biorąc pod uwagę testy stabilności trwają wiele wiele dni stroiki czasami działają w ten sposób że na swoich skrajach ale jeszcze nie na tym skraju gdzie przeskakują Pojawiają się problemy tylko gdzieś tam w końcowej części, czy, 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 czy tu, czy tu, nazwijmy to w ten sposób, na krańcach, ale mówię nie, na krańcach, krańcach, że już tam przeskakuje nam e, drucik po, po zębacie, bo już doszło do ogranicznika. E, więc e, naprawdę, naprawdę, e, wbrew pozorom, takie to, co Wam wielokrotnie mówiłem solidne przetestowanie stroików no nie jest takie proste, że tam ktoś pokaże, że o zobaczcie, ja tutaj sobie kręcę, jest elegancko. Na nowym stroiku bardzo często tak bywa, natomiast czasami wystarczy kilkukrotnie pojechać nim lewo, prawo, lewo, prawo, i już wówczas to wcale nie jest takie proste i oczywiste. No dobra, żeby nie przedłużać, bo już 23 minuty minęły, tak więc dosyć ciekawa historia stroików w tym, w tym egzemplarzu. Mam nadzieję, że ten programator będzie działał w jakiejś perspektywie czasu w miarę przyzwoicie. Oczywiście, tak jak zawsze mówię, ten programator nie jest idealny, ale jest bardzo dobry, działa naprawdę bardzo przyzwoicie. I co ciekawsze jeszcze, testując na przykład omomierzem, czy mierząc bezpośrednio napięcie na strojku wychodzące z niego, wydaje się, że czasami ono jest bardzo stabilne, natomiast patrząc na wskazówkę sygnału i wskazówkę zero detektora, to też naprawdę bardzo dużo nam może powiedzieć o tym, czy ten stroik rzeczywiście jest w bardzo dobrym stanie, czy nie czasami bywa tak, że wiadomo, jeśli zmieniamy częstotliwość dostrajamy się do stacji sygnał rośnie, nagle jest takie pyk pyknięcie w dół, mimo że cały czas kręcimy w tamtą stronę to znaczy, że w tym miejscu ten stroik nie jest idealny i już taki stroik się kwalifikuje do wymiany w sumie tak naprawdę nie miało być o programatorze, jeśli chodzi o powiedzmy jakieś tam moje doświadczenia i to jak ja to testuję miało być krótko o ewentualnej historii, której, którą można by wyczytać z tych stroików, historii tego egzemplarza, tak więc mm, mamy tu przynajmniej raz dwa, trzy 4, 5 6 typów stroików. Dobrze liczę. A jeśli ktoś chce, to policzcie. Ale mam wrażenie, że chyba się pomyliłem, bo dodałem jeden z tych albo nawet dwa stroiki z tych, z tych moich nowych, więc sześć typów nie ma, nieważne. Jeśli ktoś chce, to sobie policzcie, natomiast na pewno mamy kilka typów stroików, czyli być może ten egzemplarz był kilkukrotnie naprawiany, a być może ktoś po prostu nie miał kiedyś tam i założył, zainstalował to, co było pod ręką. Zastanawiam się jeszcze tylko nad tymi śladami farby, czy to jest pozostałość po jakimś malowaniu, czy jakiś serwis po prostu w ten sposób oznaczał swoje stroiki. Też to jest taka ciekawostka, która pewnie nigdy nie zostanie rozwiązana. Aczkolwiek nie ukrywam, że czasami takie rzeczy mnie Dosyć mocno interesują i ciekawią. Dobra, żeby nie przedłużać, kończymy ten jak zwykle przydługi film. To wszystko w tym filmie. Trzymajcie się, cześć, do kolejnego.